Coś powoduje, że czujemy się ciężko. Jeżeli mamy takie przekonania, to objawia się to właśnie w postaci osadu na zębach. Jeżeli chcesz, by Twoje zęby były piękne i nie miały osadu, to nie tylko chodzi tutaj o odpowiedni środek do czyszczenia tych zębów, ale również o to, by tak w 100% przyjąć lekkość. Czyli zęby i dziąsła, w których oczywiście te zęby są osadzone. Może zaczniemy od takiego tematu bardziej przyziemnego, jeżeli mamy osad na zębach. Osad na zębach oczywiście pojawia się często, gdy pijemy dużo herbaty, pijemy dużo kawy, no to te ząbki się przefarbiają. Jeżeli nie chcesz korzystać z kurkumy, która może zabarwiać na żółto na przykład korony, może zabarwiać na żółto umywalkę, to można bardzo pięknie czyścić zęby ceolitem i bentonitem, czyli te dwa minerały wulkaniczne, które mają takie zastosowanie praktycznie we wszystkim. I te dwa minerały można również stosować w formie makijażu, jako puder, ponieważ one mają dodatni ładunek, czyli one jak gdyby tak pozytywnie wyłapują wszystko to, co negatywne i wydalają to jak gdyby z naszego organizmu. Czyli jeżeli myjemy ceolitem lub bentonitem nasze zęby, to jeżeli masz problemy z bakteriami w jamie ustnej, to oczywiście również te minerały, te bakterie wszystkie wyłapią i ty je wyrzucasz na zewnątrz. Bardzo pięknie te ząbki można tym umyć. Można również korzystać z tabletek węgla, które znamy z apteki, prawda? Jeżeli ktoś ma biegunkę, to zażywa się tabletki z aktywnego węgla. Węglem można również wybielać ząbki, ale również warto by sprawdzić, czy dla Twoich zębów jest to idealne, bo to nie ma takiej idealnej metody. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swój indywidualny kolor zębów. Nie ma drugiego takiego koloru. Nikt nie ma takiego drugiego koloru. Tak jak nie ma drugiej osoby, która miałaby taki sam kolor skóry. Mało osób o tym wie, bo sprzedaje nam się kosmetyki, prawda, w jakichś tam 10 odcieniach, tak jakby było tylko 10 odcieni skóry, a w rzeczywistości każdy z nas jest inny. Można dopasować ten kolor, ale zawsze on będzie troszeczkę inny niż nasz własny. I tak samo nasze zęby, nasze włosy mają swój jeden unikalny kolor. Nie ma drugiego takiego koloru, nie ma drugiej takiej osoby, która by miała taki kolor. Dlatego musisz wypróbować, czy Twoje ząbki, czy dla nich jest dobry bentonit, czy dla nich jest dobry ceolit, na pewno będzie lepszy niż pasta do zębów. I czy dobry jest dla Ciebie węgiel z tych tabletek węglowych, czy aktywny węgiel, można go również kupić w aptece czy w internecie. Można domieszać odrobineczkę tego węgla do ceolitu i do bentonitu i zrobić sobie taki proszek do ząbków, do czyszczenia zębów. Ale mieliśmy dzisiaj rozmawiać o czymś innym. Mieliśmy rozmawiać o psychosomatyce zębów i dziąseł, ponieważ to jest ta podstawa, by mieć zdrowe zęby, by mieć zdrowe dziąsła. To nie tylko ich pielęgnacja, czyli to, co z zewnątrz, ale najważniejsze oczywiście to, co wewnątrz. Zaczniemy może od osadu na zębach. Gdy mamy taką skłonność, że pojawia się osad, to jest to również skłonność naszego życia, by sobie coś utrudniać. Jak to rozumieć? Często mamy głęboko gdzieś zapisane przekonania, że musimy ciężko pracować, aby coś osiągnąć. Życie jest ciężkie. Coś jest trudne. Coś powoduje, że czujemy się ciężko. Jeżeli mamy takie przekonania, to objawia się to właśnie w postaci osadu na zębach. Jeżeli chcesz, by Twoje zęby były piękne i nie miały osadu, to nie tylko chodzi tutaj o odpowiedni środek do czyszczenia tych zębów, ale również o to, by tak w 100% przyjąć lekkość. Przyjąć tą mądrość wyższą, że gdy łączysz się z Twoją duszą wyższą,
to wszystko może być lekkie, łatwe i przyjemne. I obserwuj, jeżeli zauważysz, że w jakimś czasie znowu ten osad jest coraz większy, coraz więcej go jest, zadaj sobie pytanie, dlaczego uważam, że coś w moim życiu jest ciężkie, że coś mi jest ciężko osiągnąć. I takie ćwiczenie, wypełniam się światłem, wypełniam się lekkością i wiem, że z pomocą siły wyższej osiągnę wszystko szybciutko i leciutko. Czyli kolejna rzecz to bóle zębów. Chyba każdy z nas ma w swoim życiu takie momenty, gdzie bolał nas ząb, prawda? I to są właśnie takie momenty, gdzie podjęliśmy jakąś decyzję, ale boimy się wprowadzić ją w życie. Boimy się jej konsekwencji. I tutaj oczywiście każdy ząb ma swoje znaczenie, tak jak i każdy palec u nogi, palec u ręki ma swoje znaczenie w psychosomatyce, to również każdy ząb jest za coś innego odpowiedzialny. Jednak to jest to podstawowe pytanie, które sobie zadajesz. Gdy boli cię ząb, czego się obawiasz? Dlaczego pojawia się ten strach? Często ten strach pojawia się, ponieważ kiedyś w przeszłości coś się wydarzyło w twoim życiu, że coś się nie udało. Gdzieś ci się nóżka podwinęła, gdzieś ci się skrzydełko złamało, czyli nie udało się czegoś osiągnąć. I dlatego teraz podejmujesz jakąś decyzję i znów pojawia się ten strach, że znowu może się nie udać. I to jest jutro temat naszej 40. ceremonii. Co zrobić? Jak się uwolnić od tego strachu przeszłości? Tych blokad z przeszłości, że jeżeli tych przekonań z przeszłości, że jeżeli coś się kiedyś nie udało, to znowu mi się na pewno nie uda. Dlaczego się kiedyś nie udało? Może, na pewno zresztą, byłaś czy byłeś w tym momencie zupełnie inną osobą, w innych warunkach życiowych, z innymi znajomymi, w innym czasie, w innej przestrzeni. Bo popatrz, siła wyższa dokładnie wie, kiedy jest idealny czas. I czasami próbujemy kilka razy, i mówi się nawet tak do 3 razy sztuka, ale czasami to nawet do 10, do 11 razy sztuka, ponieważ ty coś próbujesz, ale siła wyższa wie, że to jest jeszcze nie ten czas. Ten czas jest nieodpowiedni, dlatego to się nie udaje. By cię zablokować, by cię zahamować, bo to nie jest ten odpowiedni moment. Ale gdy będziesz dalej próbować, to w pewnym momencie będzie ten odpowiedni czas i w tym momencie się uda. Więc nie ma się czego bać, nie ma co aktywować tych starych obaw, które są już nieaktualne, które często pochodzą z naszego dzieciństwa, bo nam się jako dziecku coś nie udało i niesiemy to ze sobą przez całe nasze życie. Tylko zaufać, że teraz się uda, że siła wyższa poprowadzi cię idealnie. Idziemy dalej, aby nie przedłużać, bo tak w maksymalnym skrócie. Czyli, jeżeli pojawia się ból zęba, to zadaj sobie pytanie, czego się obawiasz, konsekwencji twoich podjętych decyzji, bo zęby to decyzje. Otwórz się na to, by nie tylko formułować twoje życzenia, ale by je również realizować. Idziemy dalej. Zęby mielą pokarm, prawda? Czyli mielimy i ten pokarm jest coraz mniejszy i ten pokarm zasila nasze komóreczki w naszym organizmie. Czyli coś przetwarzamy, tworzymy. Czyli zęby symbolizują nie tylko decyzje, ale również pomysły i ich realizację. I to zawsze jest tak, że jeżeli pojawia się problem w zęb, w bólem zębów czy chorobach zębów, są one z tym związane. Tym wprowadzaniem w życie twojej wizji życia. Zęby również gryzą, czyli jeżeli jest problem z zębami, to zadaj sobie pytanie, czy boisz się kogoś ugryźć? Ktoś ci już tak idzie na nerwy, że już najlepiej go ugryźć i pogryźć, no ale jednak nie chcesz tego robić, więc hamujesz to w sobie i zaczynają cię boleć zęby. Ale również przegryź się przez coś, trudny orzech do zgryzienia, czyli podjęcie właściwej decyzji. Znowu to samo. Idziemy dalej. Czyli jeżeli
pojawia się problem z zębami, to oczywiście decyzje, to oczywiście konsekwencje tych decyzji, ale również odwaga, by te decyzje jak gdyby zrealizować i czasami by kogoś ugryźć tak symbolicznie, czyli wyznaczyć granice. Również jest to taki problem, by zająć swoje własne miejsce w społeczeństwie lub na ziemi, zrealizować swoje najskrytsze pragnienia. Dlatego jeżeli pojawiają się problemy z zębami, na przykład u dzieci, to zazwyczaj jest to w takim momencie dorastania, gdzie to dziecko po prostu ma już swoją jakąś wizję życia, ale boi się ją zrealizować. Boi się zająć swoje miejsce w społeczeństwie, swoje miejsce na ziemi, lub brakuje mu wsparcia rodziców. Ale teraz uwaga, bo często dorastamy i mamy problem z zębami, ponieważ dalej obwiniamy tych naszych rodziców, że za mało nas wspierali, za mało nam pomagali, za mało nam rzeczy umożliwili. Jeżeli jesteśmy dorośli, to najwyższy czas, aby zostawić tych naszych biednych rodziców w spokoju, ponieważ oni naprawdę często nie wiedzieli inaczej. Oni mieli w domu takie czy inne wzorce lub nie mieli połączenia ze swoją duszą wyższą i często robili nam krzywdę, czy robią nam nawet do dzisiaj krzywdę nieświadomie. Oni mają zupełnie inny poziom. Ich dusze, zwróć na to uwagę, inkarnowały w innym czasie niż twoja dusza. Ich dusze nie zawsze otrzymały te impulsy, które otrzymaliśmy my, prawda? To jest oczywiście niezależne od wieku, ale zależne jest od tego, gdy obserwujesz i ktoś działa cały czas według takich starych wzorców, no to jak on może być otwarty na nowe pomysły, jak on może cię wspierać w twoim rozwoju, jak on może dodawać ci skrzydeł, jak on sam z sobą nie potrafi sobie poradzić. Czyli przesłanie jeszcze raz do zębów. Zrealizuj twoje marzenia, działaj. I to, co jest jutro tematem naszej 40. ceremonii, że patrz na tę sytuację tak, jakby była ona po raz pierwszy. Patrz na tą sytuację z nowego punktu widzenia, z nowej perspektywy i przestań obwiniać innych za to, że twoje życie wygląda tak czy inaczej. Tylko przejmij tą różdżkę i zacznij kształtować twoje życie według twoich marzeń i według twoich pragnień. I może na sam koniec jeszcze parę dentoza, czyli takie osuwające się dziąsła. Jeżeli z tym masz problem lub ktoś z twojej rodziny, ktoś z twoich bliskich, to zazwyczaj jest to wskazówka na to, że dajesz się wykorzystywać innym, masz zbyt słabe granice. Albo krytykujesz innych, cały ten świat, ale wewnętrznie, boisz się o tym otwarcie powiedzieć. Czyli nie mówisz otwarcie o tym, tylko tłumisz to w sobie, ale w rzeczywistości czujesz taką złość i krytykę do wszystkich innych osób. No bo jak ta osoba może się tak zachowywać, czy tak się zachowywać, czy za mało mnie wspierać, czy tak mnie wykorzystywać? Czyli takie wewnętrzne przekonanie, że to inni powinni się zmienić, a nie my sami. No i jeszcze ostatnie, zgrzytanie zębami, czyli tłumienie złości, które najczęściej objawia się w nocy, gdy ciało zasypia, a to wszystko jak gdyby wychodzi na powierzchnię. To jest właśnie takie wewnętrzne napięcie. To jest taki moment, gdzie trudno komuś coś zapomnieć, coś mu wybaczyć. I to napięcie powoduje zgrzytanie zębów.